Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, senator Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie senatorze, czy widzi pan jakąś strategię rządu, jeżeli chodzi o spór z Komisją Europejską, czy szerzej z unijnymi organami, bo to nie tylko o Komisję tak naprawdę chodzi. Czy widzi pan, że te działania są jakieś konsekwentne, spójne, logiczne? Jak pan to ocenia? No, oceniam w sposób, że mamy do czynienia z sytuacją od kryzysu do kryzysu. Nie mamy, tak mi się wydaje, jednej spójnej koncepcji. Dobrze to wyraził pan profesor Krasnodębski, który jest, jak wiadomo, eurodeputowanym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, że rząd w sporach z Brukselą za mało wykorzystuje sytuacji prawnej i możliwości prawnych działania, a także przyjmuje deklaracje polityczne za dobrą monetę. No, tutaj klasycznym przykładem to był szczyt Unii Europejskiej w lipcu ubiegłego roku, gdy wprowadzono zasadę praworządność, pieniądze za praworządność. I wtedy premier mówił, że przecież tu są deklaracje, że to nie chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, tylko o kwestie korupcyjne w krajach, które się pojawiają przy okazji podziału środków unijnych i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, że jest zupełnie inaczej. I z tego punktu widzenia rzeczywiście tutaj na potrzeby wewnętrzne mówimy, nie oddamy guzika, jesteśmy suwerenni, chcemy być traktowani podmiotowo. I ja się w pełni podpisuję pod tymi hasłami. Bardziej tak powinno być. A z drugiej strony, jeżeli jest ostrzejsze mruknięcie z Brukseli, to następuje jakieś cofnięcie. I wtedy przypomnę chociażby sprawa Sądu Najwyższego i wieku przechodzenia na emeryturę. Ale panie senatorze, to rozumiem, że... Kroczek do przodu, dwa do tyłu. A to z kolei zwiększa apetyty eurokratów, aby wpływać wewnętrzne sprawy polskie. Na to się nakłada jeszcze działanie opozycji, która to próbuje też wykorzystać do swoich celów politycznych. I to daje taką sytuację, że tutaj trudno znaleźć jakąś stabilną, dalekosiężną politykę w tym zakresie. To rozumiem, że bilans jest absolutnie też negatywny, jeżeli chodzi o ten spór czy spory z Brukselą. Jeżeli pan senator mówi krok do przodu, dwa do tyłu, no to efekt jednak jest taki, że do przodu rząd się nie przesuwa. Traci Polska jako taka na polityce unijnej rządu Prawa i Sprawiedliwości, panie senatorze? Gdyby ona była, no bo wiadomo, że czasami warto jest podnieść głowę i pryncypialnie różne sprawy traktować, ale jeżeli to jest jakiś permanentny konflikt w związku, na który jesteśmy no, skazani, póki co jesteśmy przecież w tej organizacji, to rozumiem, że niczego dobrego to nie przynosi, tak? No zobaczymy ze środkami unijnymi, bo słyszymy komunikaty wskazujące na to, że mogą z tym być problemy. A te pieniądze jak najbardziej Polsce są potrzebne. I tu będzie, że tak powiem, główne pole właśnie konfrontacji na tym tle. I tutaj Unia ma bardzo mocne karty w tej sprawie. A poza tym w dniach bodajże teraz już niedługo, w październiku, nastąpi rozstrzygnięcie, moim zdaniem, które będzie miało kolosalne znaczenie dla przyszłości. To jest ten wniosek polskiego rządu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący tego, czy zasada pieniądze za praworządność jest zgodna z traktatami unijnymi. Pamięta pan, taki wniosek polski rząd zgłosił. No i ta wykładnia ma być TSUE dotycząca tego mechanizmu, tak, to prawda. I teraz jeżeli, a wszystko na to wskazuje, że rozstrzygnięcie Trybunału będzie takie, że jest zgodne, no to otworzy furtkę z kolei do nacisków na Polskę w różnych aspektach. Już teraz mamy tych 5 województw, które przyjęły uchwały w obronie rodziny. Mamy inne przykłady bezpośredniej ingerencji. I moim zdaniem tutaj pan minister Ziobro, krytykując działania całego rządu, poniekąd ma rację, no bo trzeba się na coś zdecydować. Albo gra się twardo z wszelkimi tego konsekwencjami, albo nie mając woli i możliwości grania twardo, nie podejmuje się tematów, które mogą
dać pretekst drugiej stronie właśnie do takich działań, jakie są podejmowane. Panie senatorze, a pan by zagłosował za zmianą konstytucji proponowaną przez Platformę, która no, prowadziłaby do tego, że trudniej byłoby wystąpić Polsce z Unii Europejskiej, bo premier powiedział, że jest o tym gotów rozmawiać. Pan senator uważa, że to jest dobry, racjonalny pomysł? No to jest pomysł doraźny, polityczny, koniunkturalny. Tu się udało Donaldowi Tuskowi po raz pierwszy chyba opozycji wciągnąć tak naprawdę obóz rządzący w pewną inicjatywę polityczną, którą opozycja proponuje. I z tego punktu widzenia, no zobaczymy, co będzie dalej. Czy premier, czy rzeczywiście powstanie komisja konstytucyjna w Sejmie, czy będą jakieś prace na ten temat, czy będzie jakiś w ogóle projekt złożony. To jest bardzo daleka droga. Przypomnę, że procedura zmian w konstytucji jest dosyć skomplikowana i sądzę, że bardziej jest to w tej chwili działanie o charakterze politycznym. Kto będzie miał inicjatywę strategiczną w kwestiach naszych relacji z Brukselą, czy opozycja, czy obóz rządzący, niż realny projekt, który w tej chwili jest w parlamencie i będziemy niedługo nad nim głosować. Panie senatorze, to pozostając przy tych mniej realnych projektach, ustawa tak zwana Lex TVN, pan senator zagłosował jako jedyny senator Prawa i Sprawiedliwości przeciwko tym rozwiązaniom. Czy pan senator wie, o co chodziło kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości z tymi przepisami? Bo wywołano potężną burzę, no, najprawdopodobniej nic teraz, albo przynajmniej niewiele na to wskazuje, żeby te przepisy miały kiedykolwiek wejść w życie. Jest zapowiedź prezydenckiego weta, ale też i w obozie samym PiS entuzjazm dla tych rozwiązań mocno osłabł. Po co to wszystko było? Panie redaktorze, powiem od razu wprost. Nie wiem, o co chodziło. Rozumiem, że były uwagi krytyczne co do profilu i sposobu przedstawiania rzeczywistości przez TVN24, ale i rozumiem, że jest potrzeba doprecyzowania artykułu 35 i tu jako człowiek, który od lat się mediami zajmuje, ponad 40 lat pracy dziennikarskiej i ponad 20 lat działań też w parlamencie, w komisjach kultury i środków przekazu Sejmu i Senatu. Otóż panie redaktorze, ja bym powiedział w ten sposób. Źle się zabrano do tej sprawy, ponieważ przybrano model, który został uznany za konfrontacyjny, który być może mógł się spodobać części twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale który okazał się znowu taki, że wyciągamy szabelkę, machamy nią, a później tak trochę ją chowamy do pochwy i mówimy, ale przecież nic się nie stało, to była tylko taka po prostu koncepcja. I z tego punktu widzenia to jest tracenie pewnej powagi i wiarygodności. Dlatego, ale to już nie pierwsza, nie druga, nie trzecia taka sprawa, panie senatorze. Słucham? To już nie pierwsza, nie druga, nie trzecia taka sprawa. To można piątkę dla zwierząt wymienić i parę jeszcze innych takich historii, z którymi PiS bardzo ofensywnie wychodzi i przedstawia to jako sprawę, która no, jest Polsce niezmiernie potrzebna i trzeba to szybko robić. No, a potem temat jakoś naturalnie w kolejnych tygodniach umiera i znika. No, ja uważam, że kiedyś użyłem sformułowania, że jest to operowa polityka czy operetkowa. W pierwszym akcie śpiewamy, że wygramy bitwę. W drugiej coś się dzieje i sytuacja się komplikuje, a w trzeciej no po prostu tej bitwy nie wygrywamy. No, opera może jest, czy operetka jest piękna, no ale to nie jest sposób na uprawianie polityki. Więc tutaj potrzebna jest konsekwencja, potrzebne jest zdecydowane działanie. No z głupich pomysłów czasem lepiej się wycofać tak swoją drogą. Konsekwencja nie zawsze jest dobra. Ja dlatego od początku krytykowałem Lex TVN, że nie dlatego, że nie uważam, że 35 artykuł należy doprecyzować, tylko wybrano fatalną metodę, która osłabiła autorytet Prawa i Sprawiedliwości i też zaszkodziła nam na arenie międzynarodowej, ponieważ utwierdza się opinia, że w Polsce jakoby jest zagrożona wolność prasy, swoboda wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. I z tego punktu widzenia skutki tego no, są fatalne, a jeszcze sposób, no na końcu Krajowa Rada Radiofonii wydaje koncesję TVN-owi i to sądzę, że dla twardego elektoratu już jest zupełnie niezrozumiałe,
O co tak naprawdę tutaj chodzi? To jeszcze jedna sprawa, tylko panie senatorze, afera mailowa, no tak sączy się od miesięcy już chyba kolejne maile, korespondencja kolejna, przede wszystkim ministra Dworczyka jest ujawniana, rząd nie mówi, co jest prawdziwe, co nie komentuje tego, tak podobno zalecają służby. Czy zdaniem pana senatora nie powinni obywatele no właśnie usłyszeć takiej informacji, coś jest prawdą, coś nie jest prawdą, czy faktycznie jedyne, co powinien robić rząd w tej sytuacji, to milczeć tak naprawdę? To milczeć moim zdaniem nie jest dobre na dłuższą metę, dlatego, że powinno być stwierdzone, które maile są faktycznie prawdziwe, które maile są sfałszowane czy zniekształcone, dlatego, że w tej chwili będzie tych maili widać wyraźnie coraz więcej, w zależności od sytuacji politycznej w Polsce, będą trafiały w czułe punkty i taka formuła, że my nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, to nie jest formuła wygodna i to jest formuła, która w gruncie rzeczy pozwala tym, którzy używają takiej metody do działania przeciwko polskiemu rządowi czy obozowi władzy, mają po prostu wiatr w żagle, mówiąc kolokwialnie. I łapią wiatr w żagle, dlatego że w tej chwili mogą już każdy temat rzucić. Na przykład jakieś osobiste uwagi polityków o innych ważnych politykach. No przecież to będzie wywoływało komentarze i tutaj mówienie, że to nie jest prawdziwe, czy nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, no to będzie robiło po prostu taką atmosferę. I dlatego uważam, że tutaj rację ma pan marszałek Terlecki, który jasno to stwierdził, że powinna być taka ta informacja. Sytuacja. Bardzo dziękuję panie senatorze za tę rozmowę. Jan Maria Jackowski, senator Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dobrego dnia panu senatorowi życzę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne sedno sprawy w poniedziałek. Miłego weekendu. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, dotrwaliśmy, to jest program Super Raport Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś będą Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, a po godzinie 9.30 dawno niewidziany u nas dr Paweł Grzesiowski, z którym porozmawiamy o widmie czwartej fali i o tym, czy rzeczywiście jest się czego bać, o trzeciej dawce szczepionki, o tym, komu ona jest potrzebna, czy będzie potrzebna nam wszystkim, no i o tych, którzy szczepić się nie chcą. Także tak, o wielu z Państwa dzisiaj rozmowa z doktorem Grzesiowskim także będzie, a wracając do Jacka Karnowskiego, mówić oczywiście będziemy o tym, co dzieje się z funduszami unijnymi. Będziemy mówić, sprawdzam, wobec tego, co ostatnio stwierdził Patryk Jaki. A Patryk Jaki, jak Państwo doskonale pewnie już słyszeli, stwierdził, że Polska bardzo dużo traci na obecności w Unii Europejskiej. Pokazał wyliczenia, które zostały rozbite absolutnie przez ekspertów. Niemniej no, taka propaganda antyunijna w dalszym ciągu jest silna wśród części polityków Zjednoczonej Prawicy, więc do źródła sięgamy, do samorządów. Co jest zagrożone? Jakie inwestycje są zagrożone? No i co dalej z Platformą Obywatelską? O tym także z Jackiem Karnowskim rozmawiać będziemy, bo on przecież bardzo dobrze wie, co oznacza gniew obecnego przewodniczącego Donalda Tuska. Te wszystkie rozmowy dzisiaj do godziny 10, a teraz już raport z anteny. Zapraszam Państwa, my wracamy po godzinie 9. Próbowali wejść na Elbrus, pięciu z nich zginęło. Dramatyczna akcja ratownicza w drodze na najwyższy szczyt Kaukazu. Ukrywał się przez blisko 3 tygodnie. Policja z Wrocławia złapała uciekiniera podejrzanego o kradzieże. Studentka nie uwierzyła, że to on i nie wpuściła go do internetowej grupy. Na koniec pierwsze kłopoty siatkarza Mariusza Wlazłego na nowej uczelni.
Zaskoczyła ich zła pogoda, było minus 20 stopni. 5 wspinaczy zginęło po tym, jak próbowało wejść na Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu. Byli w grupie 19 alpinistów, którzy wyruszyli w trasę. Większość z nich nie miała doświadczenia we wspinaczce na takiej wysokości. Akcja ratownicza trwała wiele godzin, no szczegóły Harek Pogód. Huraganowy wiatr, śnieżyca i 20-stopniowy mróz zaskoczyły alpinistów, którzy nie byli w stanie kontynuować wspinaczki i nie byli też w stanie zejść do obozu. Wezwano pomoc, ale przez te ekstremalnie trudne warunki akcja ratunkowa trwała wiele godzin. Zginęło 5 osób. Uratowano 14. 11 spośród nich przetransportowano do szpitala. Udało się do nich dotrzeć tylko dlatego, że wcześniej oficjalnie zawiadomili służby o swoich planach i trasie, jaką zamierzają wybrać. Większość rannych ma odmrożenia i złamania. Uciekinier z Wrocławia już w rękach policji, 34-latek, ukrywał się w Szczecinie. Przypomnijmy, 5 września mundurowie chcieli go zatrzymać w związku z podejrzeniem kradzieży. Gdy złapali jego kolegów, on sam wsiadł w samochód i próbował uciec. Mężczyzna ruszył z impetem, przejeżdżając m.in. przez żywopłot, a także chodnik, na którym znajdowali się przechodnie. Policjanci w sposób bezpieczny oddali jeden strzał z broni służbowej w kierunku opon w celu zatrzymania tego pojazdu. Mówiła Aleksandra Rodecka z wrocławskiej policji. Mężczyzna jest podejrzewany o kilka przestępstw, w tym kradzieży. Że grozi mu do 5 lat odsiadki. 50-latkowie i pracownicy służby zdrowia, to oni od dziś mogą zapisywać się na 3. dawkę szczepień przeciw COVID-19. Zapisy ruszyły rano. Ci, którzy z tego skorzystają, otrzymają preparat Pfizera lub Moderny. Osoby, które ukończyły 50 lat, automatycznie dostaną skierowanie, jeżeli minęło już pół roku od drugiej dawki szczepionki. Wówczas taka osoba w IKP będzie miała już wygenerowane skierowanie na szczepienie. Mówiła Joanna Branicka z lubuskiego NFZ. Rejestrować się można na kilka sposobów. To przez SMS-a, bezpłatną infolinię, internet lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Wichury nam nie odpuszczą. IMGW ostrzega mieszkańców 11 województw przed silnym wiatrem. Wydał alerty 1. i 2. stopnia. Dotyczą głównie wybrzeża i wschodniej połowy kraju. Najdłużej, bo aż do wieczora, obowiązują na południu Polski. Miejscami wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę. Są również ostrzeżenia hydrologiczne. Gwałtownie mogą wzrosnąć stany wód. Chciał poznać kolegów i koleżanki z roku, ale jedna ze studentek uznała, że to fake. Siatkarz Mariusz Wlazły posądzony o oszustwo. Właśnie zaczyna studia na Uniwersytecie Gdańskim, ale nie udało mu się dostać do grupy studentów na Facebooku. Jej administratorka nie uwierzyła w jego tożsamość, nawet po tym, jak wysłał zdjęcie. Myślałem, że moje zdjęcie, które w tym real-time zostało wysłane, coś wskóra, no jednak nie wskurało. Studentka skontaktowała się również z Treflem Gdańsk, w którym obecnie gra Wlazły. Chciała ostrzec, że ktoś podszywa się pod ich zawodnika. Napisaliśmy tej dziewczynie, że prosimy o przyjęcie Mariusza do grupy. Wiemy, że wysłała do niego 3 długie wiadomości przepraszające. Dodaje Justyna Gdowska, rzeczniczka drużyny, a Mariusz Wlazły będzie teraz studentem psychologii. Program Super Raport. Dzień dobry. Raz jeszcze Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i przypominam, że za chwilę dosłownie Państwa gościem będzie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, a po godzinie 9.30 dr Paweł Grzesiowski. Oczywiście o koronawirusie będziemy rozmawiać. Strach ma wielkie oczy, a może wprost przeciwnie. Może rzeczywiście powinniśmy zacząć bardzo odpowiedzialnie podchodzić do tego, co może nas spotkać się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Liczby zakażeń rosną. Według Ministerstwa Zdrowia będzie to jeszcze bardziej odczuwalne w kolejnych dniach. No i teraz pytanie, czy uda się jeszcze namówić tych, którzy się nie zaszczepili, do tego, żeby taką decyzję podjęli? Czy na pewno szczepionki chronią nas przed kolejnymi falami koronawirusa? Przykład Izraela jest tutaj bardzo dobry i będziemy go weryfikować z doktorem Grzesiowskim. Z Jackiem Karnowskim mówić będziemy, tak jak już Państwu wspominałam na początku naszego programu, o Patryku Jakim między innymi, który przedstawił w poniedziałek, na początku tego tygodnia, raport, z którego ma wynikać, że Polska na członkostwie w Unii Europejskiej straciła ponad 500 miliardów złotych. Oczywiście rozłożone na łopatki pan były wiceminister został przez część ekspertów, którzy pokazali, że absolutnie kreatywna księgowość podczas tych obliczeń została zastosowana. No więc sięgamy do źródeł, do samorządów i będziemy pytać o to, czy z niecierpliwością czekają na przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy, ile ewentualnie poszczególne samorządy mogą stracić. Będzie także temat dotyczący uchwał anty-LGBT, które są już powoli wycofywane przez poszczególne samorządy, które je zdążyły wcześniej je przyjąć. Oczywiście chodzi o nacisk Komisji Europejskiej.
Europejskiej w tej sprawie między innymi. No i o sytuacji w Platformie Obywatelskiej także mówić będziemy, bo Donald Tusk i jego gniew to jest coś, co zdominowało sytuację w Platformie w tym mijającym już tygodniu po tym, jak niektórzy posłowie postanowili wziąć udział w imprezie urodzinowej dziennikarza. Gorąco tam w Platformie Borys Budka przestaje pełnić na razie obowiązki szefa klubu parlamentarnego, no i czeka na wyrok zarządu Krajowego Partii, a także samego przewodniczącego, który jak wiemy na zarząd ma wpływ największy. Także o tym dziś zapraszam Państwa bardzo ciepło, a teraz już Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Dzień dobry Janku. Kamilo, dzień dobry. Usiądź sobie spokojnie. Usiadam, żeby nie było widać. Dzisiaj Jacek Karnowski. Zaczniemy też od człowieka z Wybrzeża. Bo od Lecha Wałęsy, tak, który właśnie odniósł się w sposób bardzo jednoznaczny, jak to zwykle były prezydent, do tego, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej i do decyzji, które podejmuje Donald Tusk. Szarpnij Platformą, Tusku. Tak, apeluję. Były prezydent do obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Poczekaj, Jasiu. Pszczółeczku, przepraszam. Czy mógłbyś mi tutaj nastawić wszystko, żebym ja widziała, co Państwo do nas piszą? Dziękuję. Kontynuuj. Bo jak ja nie widzę, bardzo, co Państwo piszą, to jestem zaniepokojona. Co Państwo piszą, właśnie. Dokładnie. Tak. Jak w piątek spędzacie tak, tak smacznej jest. Kawusi właśnie. Te sprawy. A ja Wam do tej kawusi przeczytam, co Lech Wałęsa powiedział na temat nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Kibicuję PO, jestem realistą, wybieram to, co możliwe. Ostro Tusk zaczął, obawiam się tylko, czy wytrzyma tempa. Będzie jednak atakowany wszelkimi możliwymi sposobami. Jeśli zdrowie pozwoli, to będę go wspierał. Myśmy Państwu mówili, że Lech Wałęsa miał tam problemy ze stopą. Tylko Platforma Obywatelska nie zawsze entuzjastycznie do tego wsparcia Lecha Wałęsy podchodzi, bo to nie zawsze jest wsparcie. To nie zawsze jest wsparcie, to często są takie, no ale prezydent Lech Wałęsa jest w tej unikatowej roli, że może w zasadzie mówić, co chce i może robić, wszystko. Co chce. Może wszystko, tak, jako chyba jeden z nielicznych w tym kraju. Tusk musi poszarpać tą partią, żeby ją potem poukładać. On jest w momencie przeglądu sytuacji. Donald to najzdolniejszy polityk w Polsce, wybitny człowiek, trzeba dać mu szansę. Tylko on jest w stanie uporządkować Platformę Obywatelską. No i jak sama mówiłaś, ostatnia impreza urodzinowa będzie wstępem do tych pretekstów. Furia była podobna. Do tych, myślę, że to był taki klasyczny no, pretekst. Czyli jesteś w tej części opinii publicznej, która twierdzi, że ta decyzja Donalda Tuska była populistyczna, czy nie? Nie, jestem w tej części, która uważa, że Donald Tusk tylko czekał na pretekst, żeby podjąć tę decyzję. Naprawdę? I sami mu ją dostarczyli panowie Budka i Siemoniak. Więc... No, to zaskoczona jestem. Nie, wydawało się, że te relacje między Borysem Budką Tomaszem Siemoniakiem a Donaldem Tuskiem tak, układają się całkiem nieźle. Ale to jest dokładnie to, co mówi były prezydent. No, trzeba tu sytuację uporządkować w Platformie, więc może to jest wstęp do tych porządków. Podobnie jak i kiedyś w Juracie. Juraka teraz, tak? No dobrze, bo ja do Mariany Schreiber chciałam, ale dobra, to Mariany Schreiber zostawimy na koniec. Jest piąteczek, więc tu będzie na... Dobrze, to teraz Juraka, czyli ulubione miejsce pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Weekendowe klimaty. Ostatnio pisaliśmy właśnie, że państwo Dudowie zamówili nowe meble do ośrodka prezydenckiego w Juracie. Mhm. I postanowiliśmy sprawdzić, jak to komentuje były prezydent. Aleksander Kwaśniewski, który, jak wiemy, też z Juraty często korzystał. No, on w ogóle mówi, że to Jola zrobiła z Juraty perełkę. Mm-hmm. Za czasów prezydentury znowu Lecha Wałęsy, opowiadał nam prezydent Kwaśniewski, Jurata mocno podupadła, tam nikt nie jeździł, no bo też wiadomo, no jak to powiedział prezydent Kwaśniewski wtedy do jak to jest, gdzie ja to widzę, Wałęsa z Juraty w ogóle nie korzystał. Jest to dość logiczne, gdyż pan prezydent był z Gdańska, a takie jeżdżenie na Hel byłoby chyba zbędną fanaberią w jego mniemaniu. W każdym razie w końcówce jego prezydentury ten teren musiał być wystawiony na przetarg. I wtedy do Juraty pojechała Jolanta Kwaśniewska. I moja małżonka Jolanta powiedziała, że jest to zbyt piękne miejsce i państwo powinno je mieć. Mhm. Mamy na myśli państwo polskie, nie państwo Kwaśniewskich. Państwo polskie. I choć zastałem ośrodek w opłakanym stanie, to myśmy przez kolejne 10 lat zrobili z niego perełkę. Tak opowiada prezydent. Ale pani Agacie się nie podoba. No, trzeba zrobić remont. Jak słusznie znowu zauważa, czy remont. No nowe meble zamówili. Za ile? 160 tysięcy złotych. Jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, ale szukam, jak to prezydent tu powiedział. Jak ja odchodziłem, to zostawiłem ośrodek w bardzo dobrym stanie, ale przez 16 lat musiała zdarzyć się jakaś dekapitalizacja, a renowacje są po prostu potrzebne. Ale jak mówi prezydent, to jest naprawdę świetny, piękny ośrodek, wszyscy zachwalają. Niestety my tego nigdy nie sprawdzimy, drodzy ale Państwo. Ale prezydent Kwaśniewski wie, no bo był i zapewnia nas, że Jurata ma wszelkie warunki, by wykonywać tam obowiązki prezydenta RP, łącznie z przyjmowaniem gości i pracą gabinetowo-administracyjną. Jak sam mówi, zawsze jechał tam 15 lipca, żeby miesiąc tam spędzić i wrócić na 15 sierpnia na Święto Wojska Polskiego. No dobrze, to wierzymy na słowo. Pani pierwsza dama, no rzeczywiście obowiązki wymiany mebli to
poważna sprawa, więc trzymamy kciuki. Piątek dziś, więc takie lżejsze tematy troszkę dla Państwa dzisiaj wybraliśmy. Marianna Schreiber wraca niczym bumerang, ale tym razem nie o niej tylko, ale przede wszystkim wreszcie o panu ministrze. Wreszcie Schreiber się wypowiedział w tej sprawie. Tak, tak. Jest. Łukasz Schreiber długo nie chciał sprawy komentować. Wielokrotnie, jak do niego dzwoniliśmy, mówił, nie będę rozmawiał. Ale Kamilowi Szewczykowi się wreszcie udało. Ale w końcu wreszcie się udało i powiedział nam, już szukam, że to każdy jest wolnym człowiekiem i każdy ma prawo robić, jak uważa. A właśnie, może dlaczego ja to czytam. Ja przypomnę, Marianna Schreiber ni z tego, ni z owego pojawiła się w programie Top Model. Top Model. Ma do tego warunki. Jest piękną kobietą, świetnie zbudowaną i jak sama przyznała, wystąpiła tam bez wiedzy męża, za jego plecami. Zrobiło się o tym bardzo głośno, dużo o tym pisaliśmy, też odważne bardzo akty publikowała w sieci, które ja Państwu też tu przecież pokazywałem. Tak. Ten. I właśnie jak to minister komentuje. Swoich prywatnych rzeczy nigdy nie komentowałem i nie opowiadałem o rodzinie, nie lansuję się na niej, nie zamierzam tego robić. Nie potępiam żony za występ, bo każdy jest wolny i nie obchodzą mnie plotki. Więc minister pięknie cudowne stanął murem tak za swoją naprawdę. Już nieważne, żoną. Czy to jest minister z PiS-u, z PSL-u, z Platformy, z Lewicy, skądkolwiek, ale takie wsparcie od swojego męża to jest sprawa nie do przecenienia. Wszystkich mężów do tego zachęcamy. Tak jest, weekend. Wspierać swoje kobiety. Ja też odbierzę. Pozwalać im skrzydła rozpościerać. Tak, popracuję jeszcze trochę i jadę do swojej żony. Dobrze, więc to pięknego weekendu wam życzę w takim razie. Pozdrów żony. Widzimy się w poniedziałek, tak, mam nadzieję. Jesteś, tak? Tak, dobrze. Odjeżdżę. To Janek odjeżdża na weekend. My jeszcze nie odjeżdżamy. Zostajemy z Państwem do godziny 10. Za chwilę Państwa gościem Michał przyszedł. Czy Jacek Karnowski już jest na łączu? Michał kiwa głową, że jest. Dobrze. Jacek Karnowski, czyli prezydent Sobotu. Dzisiaj nie mogę pozdrawić Sopotu, mojego ukochanego, ponieważ prezydent Sopotu jest w Krakowie. No ale pozdrowimy Sopot przez Kraków. O, tak zrobimy. Ale już tak zupełnie serio. Nie jest zbyt przyjemna sytuacja dla samorządowców w tej chwili, szczególnie w kontekście zagrożenia wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Choć Patryk Jaki ostatnio próbował przekonać opinię publiczną, że Polska straciła od 2004 roku na członkostwie w Unii Europejskiej, uwaga, 500 miliardów euro. Czy Sopot stracił także? O tym między innymi za chwilę w Ekspresie Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, dziś w Krakowie, więc... Ale Sopot i tak pozdrawiam. Dzień dobry, panie prezydencie. Słyszymy się? Chyba się nie słyszymy z panem prezydentem. No to wszystko przez ten Kraków. Jacek Karnowski, czy się słyszymy? Dzień dobry. Ja mam problem. Też niestety nie słyszę. Dobrze, nie słyszymy. Dobrze, to zostawimy, spróbujemy się jeszcze raz połączyć, mówi Kuba do ucha, więc ja jeszcze Państwu opowiem o wyliczeniach Patryka Jakiego, bardzo interesujących. W tym czasie mam nadzieję, że pozwoli nam to na dobre połączenie z Jackiem Karnowskim. Patryk Jaki w poniedziałek przedstawia, drodzy Państwo, raport, z którego ma wynikać, że Polska na członkostwie w Unii Europejskiej straciła ponad 500 miliardów złotych. Eksperci zupełnie suchej nitki, jednej nawet, nie zostawili na tych wyliczeniach i przypominają, że no, na podobnych manipulacjach i takiej kreatywnej księgowości została zbudowana we Wielkiej Brytanii taka kłamliwa narracja dotycząca braku korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej właśnie. Doprowadziło to do Brexitu, no a jak wiemy, Solidarna Polska nie jest entuzjastycznie nastawiona do naszego członkostwa w Unii na takich zasadach, na jakich jesteśmy w tej chwili. W związku z tym Patryk Jaki został rzucony na ten front udowodnienia rzeczywiście, że Polska na bytności w Unii Europejskiej traci. Ja przypomnę tylko, że w roku 2019, czyli na 15-lecie naszego funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, jeden z ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy mówił o tym, jak ogromnie zyskaliśmy i jak gigantyczne miliardy złotych powodują, że jesteśmy na plusie w dalszym ciągu. Jesteśmy płatnikiem takim, który w dalszym ciągu od Unii więcej dostaje niż do niej wkłada. W związku z tym ta narracja bardzo mocno się zmieniła, przyznają Państwo, przez ostatnie dwa lata. No ale nic się nie dzieje bez przyczyny. Jak widać, wśród polityków z Solidarnej Polski cel uświęca środki. Według przedstawionych szacunków Polska miała otrzymać z budżetu Unii Europejskiej do 2020 593 miliardy złotych. Tak to wygląda oficjalnie. No i teraz pytanie, co wydarzy się w związku z zagrożonym w tej chwili, nie bójmy się tego słowa, Krajowym Planem Odbudowy. Trwa spór, no to już chyba tak trzeba nazwać, polskiego rządu z Unią Europejską, chociaż też
trudno nazywać to w ten sposób, no bo my członkiem Unii Europejskiej jesteśmy, więc właściwie niektórzy sugerują, że powinno się mówić, że to po prostu rząd Mateusza Morawieckiego nie chce pieniędzy z Unii, a nie jest tak, że Unia nie chce tych pieniędzy nam dać. No niemniej jednak te negocjacje w dalszym ciągu trwają. Okraszone jest to wszystko jeszcze sporem, między innymi z Czechami w sprawie kopalni elektrowni w Turowie. Płacimy gigantyczne już od kilku dni kary, 500 tysięcy euro dziennie. Na razie narracja ze strony rządu jest taka, że tych kar płacić nie będziemy, ponieważ one są nielegalne, ale nie zmienia to faktu, że automatycznie te pieniądze są odliczane od funduszy, które zostały między innymi przeznaczone w perspektywie budżetowej, już nie tylko w KPO, ale także w perspektywie budżetowej na kolejnych 7 lat, więc sytuacja jest bardzo trudna. Czy my mamy połączenie z Jackiem Karnowskim, czy jeszcze nie? Jeszcze dzwonimy. Jest jakiś kłopot. Ja pana prezydenta widzę, ale nadal go nie słyszę, więc to będzie bardzo mocno utrudniało przeprowadzenie tej rozmowy. Mam nadzieję, że zaraz wszystko dobrze się skończy. Jeszcze Nowy Ład oczywiście i Polski Ład. To jest kolejny kamyczek do tego ogródka, bo to jest bardzo ważny dla Prawa i Sprawiedliwości program, który miał dać oddech tej partii, takie zupełnie nowe polityczne otwarcie. No ale problem polega na tym, że Polski Ład w znacznej części finansowany jest właśnie ze środków unijnych. Mateusz Morawiecki przekonuje, że samorządy z entuzjazmem przyjęły założenia Polskiego Ładu. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście spróbuje je zadać Jackowi Karnowskiemu, czy teraz się słyszymy, panie prezydencie? Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Teraz no wreszcie, bardzo się cieszę. Dobrze, panie prezydencie, to od razu z grubej rury chciałam powiedzieć, choć to nieładnie, więc z wysokiego C. O, tak będzie ładniej to brzmiało. Mateusz Morawiecki mówi tak. Samorządy z entuzjazmem przyjęły założenia Polskiego Ładu. Czy Sopot także i czy pan jako prezydent Sopotu z entuzjazmem patrzy w przyszłość, kiedy ogląda to, co się w Nowym Ładzie znajduje? Przynajmniej na razie teoretycznie, no bo szczegółowych zapisów jeszcze nie znamy, bo tych ustaw nie ma. Patrzę bardzo pesymistycznie, tak jak większość prezydentów, wójtów, burmistrzów innych miast, dlatego że z jednej strony zabiera się nam środki finansowe i to widać już po prostych wyliczeniach, jeżeli mamy tracić rocznie od 12 do 15 miliardów złotych jako wszystkie podmioty samorządowe, a w przyszłym roku mamy wyjątkowo dostać 8 miliardów, a za 2 lata tylko 3 miliardy, no to z tego prostego wyliczenia widać, że to jest dużo mniej. Z drugiej strony ma być to subwencja dzielona przez rząd, a w uczciwość tego rządu po rozdziale inwestycji rządowych, na których pominięto tych, którzy nie należą do Prawa i Sprawiedliwości, tych włodarzy i te miasta, karając ich mieszkańców, nie mam prawa wierzyć w uczciwość tego rządu. Bo okazał się on nieuczciwy, nie przedstawił żadnych reguł. Regułą było jedno, jesteś z Prawa i Sprawiedliwości, twoi mieszkańcy dostaną środki finansowe. No i najważniejsza rzecz, że tu się niszczy samorządność, bo jednak samorządność polega na tym, że mamy swoje własne dochody i te dochody razem z naszymi mieszkańcami dzielimy, a nie mamy subwencji, którą daje nam państwo, bo to jest niepoważne, jest to ograniczanie samorządności. Panie prezydencie, to gdyby tam pan teraz tak w praktyce mógł wyjaśnić, w jaki sposób samorządy będą tracić na Nowym Ładzie? Dlatego, że przez cały czas z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości toczy się taka narracja, że wszyscy na tym zyskają, że zyskają podatnicy, że to jest rewolucja, że to jest rewolucja podatkowa, że mnóstwo pieniędzy w kieszeniach Polaków zostanie, że samorządy zyskają. No więc w jaki sposób stracą i dlaczego stracą? Gdyby pan naszym widzom mógł to bardzo jasno wytłumaczyć. No, jeden z polityków powiedział, że zamiast miliona mieszkań mam mieszkanie za milion i to mniej więcej tak wygląda, dlatego że my dostajemy jako samorządy 50% z PIT-u, który płacą nasi mieszkańcy, jak wszystkie samorządy wojewódzkie, powiatowe i tak dalej. W momencie, kiedy się podnosi próg podatkowy, to my dostajemy mniej z tego PIT-u i wyliczyliśmy, i rząd właściwie to wyliczył, rząd podał, że to jest 13,5 miliarda złotych. Mówię, te wyliczenia mogą być między 12 a 15 miliardów rocznie. Wobec tego na przykład mieszkańcy Sopotu będą mieli do rozdysponowania około 10% mniej budżetu. To jest bardzo dużo środków finansowych. I już straciliśmy też na piątce Kaczyńskiego w momencie, kiedy obniżono
do 17% podatek, to tych podatków też mniej do nas spływało. Dlatego myśmy apelowali, żebyśmy dostali więcej niż 50% tego podatku PIT-u, na przykład 60% czy 70%, to zależy od wyliczeń. Na to się nie zgodzono, powiedziano, nie, teraz rząd będzie dzielił środki finansowe, czyli będzie tak jak za komuny, tak? Trzeba będzie zabierać węgorze, tylko tych węgorzy już nie ma, bo uciekły, prawda, z Bałtyku. Będzie trzeba zabierać węgorze, jechać do Warszawy i przekonywać jakiegoś omnipotentnego urzędnika w Warszawie, a może na Nowogrodzkiej, że w Sopocie to akurat trzeba remontować ulicę 3 Maja, a nie Dworcową, że ulica Małopolska jest ważniejsza od Mazowieckiej. Czyli nie sami mieszkańcy Sopotu ze swoimi radnymi będą decydowali o tym, tylko urzędnik warszawski. I jak się okaże, że w Sopocie mieszkańcy nie głosują tak, jak trzeba, no to Sopot tych pieniędzy nie dostanie. No, może Sopot to zostawmy, ten przykład, ale mam przykład Zamościa i Biłgoraja, 50 km od siebie rozmieszczone miejscowości. Prezydent Zamościa dostał środki finansowe, burmistrz Biłgoraja nie dostał, no bo jest niepoprawny politycznie. Czyli mieszkańcy Biłgoraja, nawet ci, którzy głosowali na PiS, zostali pokrzywdzeni. To jest zaprzeczenie samorządności. O tym głównie mówimy jako samorządy, że my uważamy, że no, demokracja polega na tym, że mieszkańcy razem z radnymi dzielą te środki finansowe, a nie urzędnik warszawski. Panie prezydencie, czy pan już wie tak szacunkowo, ile dokładnie pieniędzy straci Sopot? Bo wiemy, że na przykład Warszawa, czyli miasto Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta w tym sensie rzecz jasna, zabierze Nowy Ład w Warszawie 15 miliardów złotych do roku 2031. To są właśnie konsekwencje Nowego Ładu. To może oznaczać na przykład podwyżkę biletów komunikacji miejskiej do 13 zł. Za jednorazowy przejazd albo likwidację wielu linii autobusowych, tramwajowych, skrócenie czasu ich kursowania. No wiemy, że Warszawa to jest mniej więcej 15 miliardów straty. A Sopot? Oczywiście jako dużo mniejsze miasto, ale jednak miasto turystyczne. Tak, my szacujemy, że stracimy od 28 do 30 paru milionów złotych, bo te liczenia, jak pani redaktor mówiła, jeszcze nie mogą być dokładne. Jest to około 10% budżetu. To jest tak, jakbyśmy w Sopocie mieli wybudować o 80 mieszkań komunalnych mniej. To jest w skali Warszawy około 4000 mieszkań komunalnych. Taka skala. Czyli praktycznie na przykład w ogóle przestaniemy budować mieszkania komunalne, które są bardzo potrzebne dla młodych rodzin. To jest bardzo dużo środków finansowych. Oczywiście rząd mówi i my wam oddamy, no ale jeżeli chce nam oddać 3 miliardy wszystkim samorządom za 2 lata, zamiast 13,5 miliarda złotych, no to widać, że to jest wielkie oszustwo. I nie skorzystamy na tym Polskim Ładzie. Zresztą przedsiębiorcy też wyliczyli, no skoro mają płacić dużo większą stawkę zdrowotną, to jak gdyby na tym stracą. Co więcej, stracą bardziej podatnicy, którzy więcej pracują, więcej zarabiają. Zyskają ci, którzy mniej pracują, czy mają, są mniej wykształceni. No oczywiście tym ludziom też się należą podwyżki i życzymy jak najlepiej, ale to może tak byśmy też pomyśleli o tych, którzy są lekarzami, nauczycielami, urzędnikami, policjantami i czy ratownikami medycznymi, im środków finansowych też nie zabierali, bo jeżeli Polski Ład ma polegać na skłóceniu ludzi, którzy mniej zarabiają z tymi, którzy ze średnią klasą, nie mówię z tymi wcale najbogatszymi, ale mówię z tą klasą średnią, czy skłóceniu części miast, które w którym mieszkańcy głosują na PiS, z tymi, którzy nie głosują na PiS, no to to jest Polski Nieład, a nie Polski Ład. Czy zaryzykowałby pan dzisiaj stwierdzenie, że Polski Ład zniszczy polskie samorządy? Tak, zdecydowanie ten rząd nie lubi nic, czego co niezależne. Ten rząd nie lubi niezależnych sędziów, nie lubi niezależnych prokuratorów, nie lubi służby cywilnej, nie lubi niezależnych nauczycieli, bo widać, że chce także zniszczyć niezależność polskiej szkoły, zabrać ją środowisku naturalnym. Tak samo niszczy niezależność polskich samorządów, bo uzależnienie finansowe samorządów i mieszkańców miast i samorządu od władzy centralnej jest zniszczeniem praktycznym samorządu i my będziemy protestować, na pewno będziemy chcieli jako wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast no, starać się powstrzymać ten zły pomysł rządowy. Zresztą już pierwszy sukces odnieśliśmy, bo w ogóle mówienie o tym, że my stracimy na tym, to jest już sukces, bo pamiętamy, że na początku mówiono, że nic na tym nie stracimy, że tych pieniędzy będzie bardzo dużo, że przecież te pieniądze z powrotem dostaniemy dla naszych mieszkańców. Panie prezydencie, mówi pan, będziemy protestować, ale jakie macie narzędzia do takiego protestu?
No jednak my mamy takie narzędzia, że razem, na przykład jak w przypadku oświaty chcemy protestować razem z nauczycielami, tak. No myślę, że będziemy chcieli wytłumaczyć jednak posłom, że to jest naprawdę niszczenie samorządu i odebranie konkretnych środków finansowych nie wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, tylko naszym mieszkańcom. Na czym będzie polegał protest wraz z lekarzami? Pytam o taką stronę tego pomysłu, jakiegoś praktycznego działania. No, na pewno my wesprzemy protest nauczycieli, który jest zapowiedziany na początek października, ale także zastanawiam się nad własnym protestem. Jeszcze tutaj nie wszystkie ustalenia chciałbym mówić, ale będziemy chcieli na pewno udać się do Sejmu i po prostu rozmawiać o tym, jakie to skutki przyniesie dla naszych mieszkańców. Dla nas naszą siłą są nasi mieszkańcy i my im, także dzięki pani redaktor, chcemy wytłumaczyć, że naprawdę na tym Polskim Ładzie oni stracą, mają wysoką jakość życia, czy mają dobrą komunikację, nowe autobusy, większość autobusów jest elektrycznych, czy gminy przeprowadzają olbrzymi proces termomodernizacji, czy też poprawę ochrony środowiska, i to, czy budownictwa komunalnego, i to wszystko po prostu zniknie. No, musimy tym mieszkańcom to wytłumaczyć i to, na tym jest nasza siła polega. No dobrze, to jeszcze jedna sprawa. Jak szerokie jest to porozumienie samorządowców, którzy będą protestować, już będę w cudzysłowie używać tego sformułowania? To znaczy, to są tylko prezydenci czy burmistrzowie jakichś większych miast, czy także mniejszych, z jakich regionów Polski, czy coś na ten temat może pan powiedzieć? Jak liczny jest ten sprzeciw? Jak liczny będzie ten sprzeciw? To Stowarzyszenie Samorząd dla Polski, do którego ja należę i w którym działam, należą do niego i wójtowie, i burmistrzowie, i starostowie. Jest bardzo dużo małych miast, małych gmin, ale z drugiej strony są też korporacje, to jest Związek Gmin Wiejskich, z którym rozmawiam. Jest to Związek Miast Polskich, gdzie jest bardzo dużo małych miast, bo to jest ponad 350 w ogóle miast w Polsce, ale także Unia Metropolii Polskich czy Związek Powiatów. Tutaj ewidentnie to widzą też wójtowie małych gmin, którzy stracili chociażby na tym rządowym programie inwestycji lokalnych, gdzie rząd im nie dał w drugiej, trzeciej transzy nic. No, jest jedno miasto, które na przykład dostało 10% wszystkich środków, dlatego że zarządzane jest przez prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Ci wójtowie i burmistrzowie nie dadzą się już nawet na żaden Polski Ład, na żadne budowę promu i położenie stępki, czy budowę miliona mieszkań, bo to są po prostu gołe obietnice i niestety nie wierzymy temu rządowi, bo nas oszukał już wielokrotnie. Zresztą to samo mówiliśmy o sprawie KPO. Myśmy mówili, że KPO jest źle skonstruowane, że nie służy rozwojowi, że nie jest transparentne, bo ten rząd się stara wszystko ukrywać, prawda? Że nie ma transparentnych metod podziału tych środków z KPO, że firmy państwowe mają dostać dotacje i administracja państwa dotacje, a samorządy i firmy prywatne pożyczki, że to jest nieuczciwe, że tych pieniędzy, środków finansowych dla samorządów jest za mało, bo mówi się tylko o 30%. No i rzeczywiście po tym naszym dużym krzyku tych środków finansowych zamiast 12% dla samorządów nagle znalazło się 30%. Ale zobaczmy, co się stało. Przez brak transparentności i jasnych kryteriów podziału do dzisiaj KPO środków finansowych Polska nie dostała. Mówiono nam, że musimy to zrobić szybko, bo dostaniemy te środki finansowe już na początku lipca. No mamy za chwilę początek października, a jeszcze te negocjacje z Komisją Europejską nie są zakończone. Panie prezydencie, a co będzie oznaczało dla takiego Sopotu chociażby, jeżeli te pieniądze z KPO zostaną zamrożone na razie przez Komisję Europejską? Jeszcze raz. Co będzie oznaczało, panie prezydencie, jeżeli Komisja Europejska na razie nie przyjmie tego planu i zamrozi wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy? No, ja mam nadzieję, że jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości się cofnie, tak jak cofnął się, bo to powiedzmy szczerze, to było polecenie partyjne w uchwałach anty-LGBT, uchwałach dyskryminacyjnych i powiedzmy sobie szczerze, no nie chcę powiedzieć rasistowskich, ale w pewnym sensie tak. No, i te uchwały zostają uchylane, tak? Czyli widać, że tutaj twarde stanowisko
Komisji Europejskiej, która jest naszą Komisją Europejską, bo to jest nasza wspólna Unia Europejska, no dały rezultaty, że te ksenofobiczne uchwały zostały odrzucone. No i my staramy się naciskać na ten rząd, żeby decentralizował pewne zadania, tak jak centralizował szczepienia i one w ogóle nie szły. W momencie, kiedy jest zdecentralizował, no udało się je trochę przyspieszyć, chociaż dalej ta sytuacja jest daleko niezadowalająca. Mm-hmm. To jeszcze jedna sprawa, o której wspomniałam na początku naszego programu. Ja nie wiem, czy pan miał okazję zapoznać się z takim wystąpieniem i takimi wyliczeniami Patryka Jakiego z Solidarnej Polski, jednego z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, który to próbował przekonywać opinię publiczną, że na uczestnictwie naszym w strukturach Unii Europejskiej Polska od 2004 roku straciła 500 miliardów złotych. Pan, o ile się nie mylę, mam nadzieję, że się nie mylę, proszę mnie poprawić w razie czego, jest prezydentem Sopotu od 98 roku. Czyli to są 23 lata, jak dobrze liczę. I 6 lat był pan prezydentem wtedy, kiedy Polska jeszcze w Unii nie była. No i teraz z pana perspektywy, jak pan się odniesie do takiego argumentu polityka Solidarnej Polski, który mówi, my na bytności w Unii tracimy? Znaczy, mogłoby się wydawać, że jest śmieszny, tak, ale ta śmieszność, to bujanie łódką europejską może się źle skończyć, tak jak w Wielkiej Brytanii. No śmieszny, bo to każdy gołym okiem widzi, jak zmieniły się polskie miasta, jak zmieniła się Polska Wschodnia dzięki środkom specjalnym z Unii Europejskiej, które dostała. Pamiętajmy, że PKB na osobę wzrosło o 55% w Polsce w czasie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. 55% to jest jeden z najwyższych skoków w Unii Europejskiej. No i też z drugiej strony pamiętajmy, że eksport Polski wzrósł czterokrotnie. No to są dane, nie trzeba być doktorem ekonomii, czy nawet magistrem ekonomii, a wystarczy być człowiekiem uczciwym. No niestety pan Patryk Jaki jest człowiekiem nieuczciwym i razem z panem ministrem Ziobro dla swoich doczesnych, takich bieżących celów politycznych, żeby odebrać pewną popularność Konfederacji i przerzucić ją na Solidarną Polskę, po prostu kłamią. No to jest zwykłe kłamstwo i ludzie, którzy ci eksperci, którzy zajmują się bardziej historią ekonomii czy ekonometrią, bo ci panowie profesorowie od tego są, no opowiadają bzdury. No jak można dodać, różnicować środki unijne z zyskiem firm, które są firmami zagranicznymi? To co, nie ma być inwestycji z firm zagranicznych w Polsce? Czy to jest sprawa zła? Przecież większość tych firm reinwestowało te środki finansowe w Polsce. Mówi się, że też około 80% jest reinwestowanych, czyli dalej inwestowanych. Każdy kraj stara się ściągać inwestycje zagraniczne. To, co teraz jest inaczej, nie będziemy ściągać fabryk samochodów do Polski, nie będziemy ściągać innych fabryk. No, czy to jest źle, że Polska eksportuje chyba około 80% swojego eksportu do Unii Europejskiej, że mamy otwarty rynek? Zobaczmy, jaka jest ekspansja polskich firm na rynek niemiecki, na rynek francuski, na rynek angielski. No, po prostu pan Ziobro opowiada bzdury z panem Jakim. A jeszcze, jeżeli sobie popatrzymy, bo porównujemy się do Anglii, no ale Anglia jest dużo silniejszym krajem gospodarczym. Anglia może sobie pozwolić na, przepraszam w cudzysłowie, pewien separatyzm. Polska jest gospodarką dużo słabszą od gospodarki angielskiej. PKB na osobę w niektórych regionach w Polsce jest pięciokrotnie niższy niż na przykład w Londynie. Wobec tego mówienie o tym, że Polska straciła na Unii Europejskiej, to po prostu trzeba być osobą ślepą albo zaślepioną, jeżeli takie bzdury się opowiada. Panie prezydencie, to teraz zostawiamy kwestię pieniędzy unijnych i zajmijmy się kolejną złą prognozą, ale tym razem dotyczącą opieki zdrowotnej i tego wszystkiego, co dzieje się w związku z epidemią koronawirusa. Sam pan wspomniał o tym kilka minut temu, że ten poziom zaszczepienia polskiego społeczeństwa jest daleko niesatysfakcjonujący i w związku z tym pojawiają się pytania dotyczące tego, jak będzie wyglądała jesień, ale także pod względem gospodarczym, czy czekają nas jakiekolwiek lockdowny, czy znowu będą zamykane hotele, pensjonaty, restauracje. Dla Sopotu bez wątpienia jest to bardzo duże zagrożenie. Czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania, że do hoteli czy do restauracji będą wpuszczani tylko ci, którzy mają certyfikat covidowy, którzy są zaszczepieni lub mają świeżo zrobiony test? Bo na przykład w Warszawie już pierwsza restauracja podjęła taką decyzję. Uważa pan, że to Sopot by wzmocniło w kontekście ewentualnej kolejnej bardzo wysokiej czwartej fali, czy nie? Takie decyzje właśnie.
Absolutnie tak powinno być. Mhm. Nie powinniśmy dyskryminować osób zaszczepionych. My dyskryminujemy w tej chwili osoby zaszczepione, bo narażamy ich na wielkie niebezpieczeństwo. Ja w tej chwili akurat jestem w hotelu w Krakowie i muszę powiedzieć, że czułbym się dużo bezpieczniej, gdybym miał pewność, że te osoby, które obsługują tutaj nas, czy te osoby, które się tu znajdują, są zaszczepione. I to jest tchórzostwo polskiego rządu, tchórzostwo polegające na tym, że boi się o swój elektorat. Elektorat też pana prezydenta Dudy, który niestety nie opowiedział się jednoznacznie za szczepieniem, brak jego zachęty co do szczepień, ale także tchórzostwo rządu. Pamiętajmy, że rząd obiecał, że na tym posiedzeniu Sejmu zrobi dla pracodawców taką możliwość, że będą mogli sprawdzać, kto jest zaszczepiony i wycofywać ludzi niezaszczepionych z tych bieżącej kontaktu z klientami. Nie dotrzymano tego słowa. No nie dotrzymano, dlatego że żongluje niestety rząd zdrowiem i życiem Polaków dla dobra swojego elektoratu, którego się boi. Ja jestem zdania, tak jak wielu innych prezydentów i burmistrzów miast, że szczepienia w ogóle powinny być obowiązkowe, a przynajmniej nie powinno się dyskryminować osób niezaszczepionych. Tak samo powinno. U nas w Urzędzie Miasta Sopotu jest 98% osób zaszczepionych. W samym Sopocie jest to powyżej 60%. Jest to mało, ale na przykład, jeżeli patrzymy na ludzi starszych, jest to powyżej 80% zaszczepienia. Co ciekawe, z czego jestem bardzo dumny, licealiści w Sopocie są w 68% zaszczepieni, ale jest to ciągle jeszcze mało. Uważam, że zdecydowanie to jest tak jak z paleniem papierosów. No jednak wprowadzono pewne regulacje, że nie musimy być biernymi palaczami. No pamiętam sytuację, kiedy wchodziło się do restauracji, do klubu, czy do słynnego spatifu w Sopocie. Jak się wychodziło z tego spatifu, to człowiek cały był prześmiertły papierosami. No w tej chwili tego nie ma. Nie ma palenia tytoniu w pociągach. Wobec tego chronimy tych, którzy nie są palaczami. Tak? No wobec tego, dlaczego nie chcemy przy tą straszliwą chorobą, która zbiera straszliwe żniwo, nie chcemy chronić Polaków? No to jest coś nieprawdopodobnego, jak bierny ten rząd jest i będzie niestety odpowiadał za to, że ludzie będą ciągle chorzy. I myślę, że my zachęcamy dzieciaki do szczepienia, z drugiej strony nie umiemy wymóc od nauczycieli, żeby się szczepili. Tak? I niestety muszę powiedzieć, że ta bierność jest zaskakująca i wręcz przerażająca, dlatego że igramy ze śmiercią, widzimy jak to galopuje i zamiast w odpowiednim czasie zastosować, co mówi pani redaktor, że po prostu wszyscy jakoś się z tym godzą, że nie mogą wylatywać za granicę samolotem, jak nie są zaszczepieni. Nie widziałem jakichś protestów na lotniskach. Byłem na Malcie na przykład w tym roku i też nawet na ulicy podchodzono do mnie i pytano siebie, czy mam test na koronawirusa i żebym pokazał ten wydruk z tego, że się zaszczepiłem. No jest to zupełnie naturalne. Chcesz przyjechać do nas, to się zaszczep. I myślę, że gdybyśmy mieli takie prawo jako prezydenci i burmistrzowie miast, to byśmy pewnie takie prawo zastosowali. To jeszcze, jeśli pan pozwoli, na sam koniec naszej rozmowy słów kilka o tej centralnej warszawskiej polityce. Po pierwsze, pan wie, co oznacza gniew Donalda Tuska. Kilka lat temu tam stał się pan jego ofiarą. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się teraz wokół tej imprezy urodzinowej, odwiedzin tam polityków Platformy Obywatelskiej, bardzo ostrej reakcji Donalda Tuska, który nie zawiesił, bo zawiesić nie może według statusu, no ale wiadomo, jak to wszystko działa. Tomasz Siemoniak, Borys Budka oddali się do dyspozycji i będą wyciągnięte konsekwencje. Sławomir Neumann, bardzo dobrze panu znany, przecież też z Pomorza, prawdopodobnie nie dostanie się na listy wyborcze. To jest populizm ze strony Tuska? Czy pana zdaniem rzeczywiście był to absolutnie nieakceptowalny skandal? Pani redaktor, ja bym nie robił wielkiej tragedii z tego, że oni byli u kogoś na imieninach, czy że spotkali się z posłami opozycji. Ja bym wolał, żeby czasami zaczęli ze sobą politycy centralni rozmawiać. Może to by jednak ostudziło pewien teatr, który się odbywa na mównicy sejmowej, bo ja jednak rozmawiam z radnymi opozycji u mnie w mieście, czy razem składamy kwiaty pod pomnikami w ważnych rocznicach i nawet zdarza nam się razem jedną wiązankę składać. Tak? No, nie jest tym nic złego, że rozmawiam. Natomiast karygodne było to, że było bardzo ważne dla opozycji sprawozdanie
z działalności NIK-u i w tym momencie nie było tych posłów na sali sejmowej, tylko byli na, no, na zabawie, uprawiali pewną przyjemność. To jest karygodne i myślę, że gdyby byli trochę niżej na liście wyborczej, to może nauczyłoby ich to trochę pokory i zrozumienia. I ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej, ale nie dziwię się Donaldowi Tuskowi, że stara się ogarnąć trochę to towarzystwo, no bo czasami czy Sławkowi Nitrasowi się jakaś bzdura wyrwie. Tak, myślę, że no czas najwyższy może zrobić jakiś, no myślę, że potrzebny jest Platformie jakiś kręgosłup programowy, który powinni wszyscy podpisać, w tym kręgosłupie się obracać, czy też pewna zasada postępowania. No, niedobrze jest, kiedy widzimy na przykład ważną debatę w Sejmie, a ta sala jest pusta. Tak? No, no to jest, to niedobrze świadczy o naszej demokracji, na pewno niedobrze wpływa na elektorat. A myślę, że PiS się bardzo cieszył, że pan prezes Banaś nie ma publiczności na sali sejmowej. Także tutaj się nie dziwię trochę zdenerwowaniu Donalda Tuska. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiamy Sopot. Co prawda pan w Krakowie, ale jak już wróci nad morze, to proszę pozdrowić ode mnie bardzo ciepło. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Wszystkiego dobrego. Chciałem to zrobić. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz do Państwa na czacie apeluję o spokój i kulturalną dyskusję, bo mowa będzie o szczepieniach. Ja wiem, że wielu z Państwa ma rozmaite poglądy na ten temat, ale ponieważ bardzo nam zależy, żeby ta dyskusja zawsze odbywała się u nas na poziomie, więc mam nadzieję, że oczywiście Państwo swoje poglądy będą w sposób odpowiedni wyrażać, o co apeluję i o co bardzo proszę. Za chwilę Państwa gościem dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Będziemy mówić rzecz jasna o wszystkim, co czeka nas jesienią i czy rzeczywiście jest tak, że to widmo czwartej fali jest bardzo duże i czy rzeczywiście jest tak, że na pewno szczepienia przed tą czwartą falą chronią. I tu pojawi się przykład Izraela, gdzie bardzo wiele osób, i tutaj Izrael był chwalony, się zaszczepiło, a w tej chwili jest tam największa od zawsze liczba zakażeń COVID-19. Więc będziemy mówić, sprawdzam, wraz z doktorem Pawłem Grzesiowskim. Nas czeka prawdopodobnie, a właściwie już nieprawdopodobnie, tylko na pewno trzecia przypominająca dawka szczepionki. Oczywiście nas, tych, którzy się zaszczepili. Na razie będą to osoby powyżej 50 roku życia i osoby o obniżonej odporności chociażby z powodu chorób przewlekłych, no ale wiemy, że od tej ostatniej drugiej dawki musi minąć co najmniej pół roku, więc powoli ta trzecia dawka i jej podawanie będzie się rozkręcać. No pytanie tylko, czy obywatele będą chcieli tej trzeciej dawki i czy będą chcieli się szczepić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi tak. Leki, które były do tej chwili stosowane, ale także oczywiście podstawowym leczeniem była tlenoterapia. W tej chwili także jest stosowana w polskich szpitalach. Ten przebieg infekcji jest podobny jak w przypadku poprzednich mutacji, z tą różnicą, że łatwiej się w tej chwili zakażamy. Wiem, że wiele firm już jest w końcowym etapie leków przeciwwirusowych, właśnie leków, które są skierowane przeciw wirusowi COVID-19, więc mam nadzieję, że w niedługim czasie także leki się pojawią, ale no tak jak zawsze, jako lekarz mówię, no łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, więc te trzy magiczne słowa, chyba już o nich w tej chwili zapomnieliśmy, więc pan doktor pozwoli je powtórzę. Dezynfekcja, maseczka i dystans. To naprawdę jest bardzo ważne. My, jak popatrzymy w tej chwili na naszą przestrzeń, w której się poruszamy, no myślę, że ludzie już o tym zapomnieli. Nie przestrzegają tego. No powinniśmy w dalszym ciągu o tym myśleć. Czy jesteśmy zaszczepieni, czy też nie, tak samo powinno to nas wszystkich obowiązywać. Powszechnie udostępnienie trzeciej dawki, to panie ministrze, też jeszcze wydarzy się w tym roku, że wszyscy będą mieli taką możliwość? Jest taka potrzeba w ogóle? No i jeszcze, panie rektorze, czekamy na oficjalną rekomendację Europejskiej Agencji Leków. W wielu krajach już takie szczepienia się odbywają, także w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że ta trzecia dawka wcześniej czy później pojawi się w szerszym zakresie niż tylko dla tych grup największego ryzyka. Poczekajmy jeszcze chwilę. Myślę, że mamy tyle szczepionek, że naprawdę na tą trzecią dawkę także nam wystarczy. No dawno nie widzieliśmy się w superraporcie, ale okoliczności zmuszają do przypomnienia Państwu, jak się rzeczy mają. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam panią, witam państwa. Sytuacja na dziś wygląda tak. Ponad 37 milionów wykonanych szczepień, prawie 3 miliony zakażonych i ponad 75,5 tysiąca zgonów. Jak pana zdaniem te statystyki zmienią się w ciągu kilku najbliższych miesięcy? To nie są łatwe pytania, dlatego że my nie jesteśmy do końca w tej chwili w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądać ta kolejna fala. To, że ona będzie, to już wiemy i jesteśmy o tym przekonani. Natomiast patrząc na porównania różnych krajów, które mają podobny odsetek wyszczepialności w rozumieniu podobną grupę ludzi wyszczepionych, tak jak w Polsce, to jednak musimy się spodziewać, że tych zachorowań będzie dużo i mogą być również wśród nich zachorowania ciężkie i śmiertelne, dlatego że mamy jeszcze sporo osób, które mogą zachorować ciężko, czyli są to osoby w wieku powyżej 50 lat z różnymi obciążeniami. Dlatego najgorsze prognozy mówią o tym, że ta fala będzie podobna do wiosennej, czyli może skończyć się na kilkudziesięciu tysiącach osób w szpitalach i co najmniej 20-30 tysiącach kolejnych zgonów. No to mówiąc delikatnie, nie są to prognozy optymistyczne. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w szpitalach, panie doktorze? Kto przede wszystkim w szpitalach się znajduje? Czy to są ludzie zaszczepieni, niezaszczepieni, osoby obciążone chorobami przewlekłymi, a może raczej dzieci, które też już w tej chwili coraz szerzej łapią ten wariant Delta? Jak to wygląda w tym momencie? W tej chwili sytuacja w polskich szpitalach jest stabilna, pod kontrolą, tak bym to nazwał. Powoli rośnie liczba zachorowań i w związku z tym szpitale jeszcze nie są przeciążone. Mamy najwyższe z tego, co wiemy z wczoraj, obłożenia szpitali dotyczą województw wschodnich. Tam jest około 50% łóżek przewidzianych dla pacjentów zakaźnych obłożonych przez pacjentów covidowych. W pozostałej części kraju jest to nawet mniej, około 30%, ale te cyfry bardzo szybko rosną. W ciągu miesiąca potroiła się ilość pacjentów w szpitalach, a więc jeżeli w tym tempie będzie to postępować, to wiemy, że za miesiąc, półtora może być już sytuacja dalece bardziej skomplikowana i tych miejsc może zacząć brakować. Natomiast kto choruje? 90% osób w ciężkim stanie to są pacjenci nieszczepieni. Oczywiście będą się zdarzać również pacjenci zaszczepieni, którzy będą mieli ciężki przebieg. Ja zwracam uwagę chociażby w tej chwili na pacjentów przebywających w DPS-ach, w ZOL-ach tak zwanych, czyli zakładach opiekuńczo-leczniczych. Tam my musimy się liczyć z tym, że u części tych osób odporność poszczepienna jest słabsza lub już zanikła i te osoby w pierwszej kolejności powinny już w tej chwili przyjmować trzecią dawkę szczepionki, żeby zapobiec zakażeniom, które przełamują tę już słabnącą odporność poszczepienną. Czy ta decyzja rządu o tym, że trzecia dawka na razie dla osób 50+ i osób z chorobami przewlekłymi jest decyzją pana zdaniem wystarczającą, czy na trzecią dawkę już powinni się powoli móc zapisywać wszyscy zaszczepieni do tej pory? Nie widzę uzasadnienia dla podawania trzeciej dawki wszystkim, dlatego że wszelkie badania, jakie w tej chwili są nam znane, wskazują na to, że odporność najszybciej zanika po 60 roku życia oraz u osób przewlekle chorych z zaburzeniami odporności, a więc byłoby moim zdaniem rozrzutnością i i byłoby to przede wszystkim nieuzasadnione medycznie, abyśmy już na przykład osoby w wieku lat 30-40 szczepili trzecią dawką. Najpierw zaszczepmy tych, którzy w wyniku COVID-u mogą zginąć, mogą mieć ciężki przebieg, a jednocześnie u nich najszybciej słabnie odporność poszczepienna. To, że ta trzecia dawka jest zalecana po 6 miesiącach od zakończenia szczepień, to też pokazuje, że wiele osób, które szczepiły się na przykład w czasie wakacji, czy nawet teraz, no one dopiero będą miały wskazania do szczepienia trzecią dawką w przyszłym roku.
na wiosnę, a więc nie ma na razie absolutnie moim zdaniem takich wskazań, które by mówiły o tym, że trzeba trzecią dawkę dać wszystkim. Natomiast jedna sprawa, którą musimy bardzo mocno podkreślić. W tej chwili również mamy sezon grypowy rozpoczęty i już są szczepienia przeciw grypie dostępne. Wiele osób ma wątpliwości, czy może szczepić się przeciw grypie i na przykład przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID. Więc tu trzeba bardzo mocno to podkreślić. Jest taka możliwość, nawet można to zrobić jednego dnia, czyli można zaszczepić dwie szczepionki równocześnie lub w krótkim odstępie między tymi szczepionkami. Także proszę nie mieć obaw, można się szczepić przeciw grypie, nie wstrzymując szczepień przeciw COVID-19. Nie szczepionka, tylko śmiercionka. Ostatnio słyszeliśmy przed Sejmem bardzo, no może nieduże, ale bardzo głośne protesty osób, które są szczepieniom przeciwne, które uważają, że COVID-19 to jest jedna wielka ściema, że szczepionki zabijają i że to jest w ogóle próba ograniczenia liczby populacji. No, zna pan te wszystkie argumenty, sam staje się ich ofiarą. Wśród naszych widzów także nie brakuje osób, które mają wątpliwości, panie doktorze. No i teraz pytanie, jak to się stało, że tak rośnie liczba osób, która ma wątpliwości? Myślę, że to będzie przedmiotem bardzo głębokich analiz socjologicznych, psychologicznych w przyszłości, dlatego że to nie jest jednolita grupa. Osoby, które są przeciwne szczepieniom, czy są przeciwne w ogóle jakby pandemii jako zjawisku, to ich motywacje są różne, począwszy od takich, które są typowo związane z niewiedzą i z wiarą w jakieś nadprzyrodzone zjawiska, aż po niestety komercyjnie wykorzystywane, czy nawet politycznie wykorzystywane działania dezinformacyjne. Musimy sobie zdać sprawę, że obszar pandemii jest obszarem wykorzystywanym przez najrozmaitsze niestety siły działające no, nie na korzyść zdrowia publicznego. A więc musimy tutaj być bardzo ostrożni w tym opisywaniu zjawiska osób, które nie chcą się szczepić lub też nie wierzą w pandemię. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy trafili do świadomości osób starszych, do świadomości osób, które mogą stracić życie w wyniku tej choroby. Wydaje mi się, że wśród tych osób jednak najczęstsza postawa to jest takie odsuwanie od siebie zagrożenia, to jest takie wyparcie, że nie ma zagrożenia, nie ma pandemii, ale i dlatego nie warto się szczepić. Myślę, że każdy z nas powinien zrobić rachunek sumienia w swoim zakresie i rozejrzeć się w koło. Ile osób odeszło już z powodu pandemii? Ja przypomnę, że łączna liczba ludzi, którzy zmarli w ciągu ostatnich 20 miesięcy, to jest 150 tysięcy osób nadmiarowo w stosunku do ubiegłych lat, a więc to jest tak, jakbyśmy wytarli z mapy Polski Olsztyn i w każdej rodzinie są już ofiary tej choroby i dobrze sobie to po prostu uświadomić, że żeby nie musieć walczyć o życie, żeby nie ginąć z powodu COVID, wystarczy się zaszczepić. Panie doktorze, ja jestem absolutną zwolenniczką szczepień, sama jestem zaszczepiona, tak, mogą państwo już teraz hejt zacząć wylewać. Natomiast mam pewne wątpliwości, na przykład, i to chciałam, żeby pan nam wyjaśnił, kiedy patrzę na Izrael, Izrael był państwem uważanym za no, najbardziej zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o szczepienia, wielokrotnie chwalonym za poziom tych szczepień, a w tej chwili, mimo dużej liczby zaszczepionych obywateli, jest najwyższa w historii w ogóle dobowa liczba zakażeń. No to o co chodzi? Jak to jest możliwe? No właśnie, to jest taki przykład, który często jest podawany przez osoby wątpiące w skuteczność szczepień, że Izrael, który jakoby ma być najlepiej zaszczepionym krajem na świecie, ma w tej chwili kolejną falę pandemiczną. Więc ja tylko przypomnę, że owszem, Izrael rozpoczął szczepienia najwcześniej na świecie praktycznie, bo zaczęto tam już szczepić w połowie grudnia, ale do dzisiaj zaszczepiono tam 61% obywateli dwoma dawkami, a więc to nie jest kraj, który możemy stawiać jako wzór. Wzorem dla nas jest na przykład Irlandia, która zaszczepiła ponad 90% swoich obywateli, a więc Izrael ma swoje problemy również antyszczepionkowe. Tam również chorują w tej chwili przede wszystkim osoby nieszczepione, jak również te osoby, którym wygasa odporność poszczepienna. Ja przypomnę, że Izrael właśnie, mając te doświadczenia, że rozpoczął szczepienia najwcześniej na świecie, najwcześniej również zaobserwował wygasanie odporności.
i już od 1 sierpnia w tym kraju wdrożono szczepienia trzecią dawką dla grup ryzyka. Także Izrael jest moim zdaniem skrajnie takim ewidentnym przykładem, że szczepionki działają. Tylko, że ich efekt jest ograniczony w czasie i musimy podać dawkę przypominającą, jak również to, że mimo starań władz Izraela wiele osób w dalszym ciągu nie jest zaszczepionych. Panie doktorze, to jeszcze jedna sprawa dotycząca szczepień właśnie. Co z dziećmi poniżej 12 roku życia? Bo to są też pytania, które coraz częściej się pojawiają. W tej chwili wiemy, że możemy szczepić w szkołach dzieci powyżej 12 roku życia, a co z tymi młodszymi? Tu mam bardzo dobre wiadomości. Otóż zaczynają napływać pierwsze wyniki badań w grupie dzieci 5-11 lat. Mówimy w tej chwili o szczepionce Pfizer i te wyniki są bardzo pozytywne. 1/3 dawki dla osoby dorosłej, czyli 10 mikrogramów, a więc 0,1 ml, wywołuje odpowiedź wyższą nawet niż u dorosłych. Czyli te dzieci znakomicie odpowiadają na szczepionkę, a nie obserwuje się istotnych działań niepożądanych. Dlatego mamy w tej chwili zapowiedź już konkretną, że firma złoży dokumentację do rejestracji tejże szczepionki dla grupy 5-11. Jeżeli to się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, to zwykle w ciągu miesiąca taka rejestracja jest również realizowana w Europie. Jeżeli będziemy mieli już opinię Europejskiej Agencji Leków, będziemy mogli rozpocząć te szczepienia. Także prognozuję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli zacząć szczepić dzieci w wieku 5-11 lat. Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz dotycząca tej trzeciej dawki szczepienia. Bo to jest też pytanie, które bardzo często się pojawia, które ja bardzo często widzę na forach chociażby. Jeżeli ktoś przyjął na przykład dwie dawki AstraZeneca, to czy będzie mógł bez problemu jako trzecią dawkę przyjąć Pfizera albo Moderne? Czy będzie musiał czekać na Astrę, czy jak to będzie wyglądało? Mamy doprecyzowanie już w tej chwili wytycznych z 22 września ministra zdrowia. Otóż w tych pierwszych zaleceniach rzeczywiście osoby, które były po szczepieniu Astrą czy Johnsonem, były w ogóle jakby nieuwzględnione w tej trzeciej dawce. Teraz mamy już na szczęście doprecyzowanie i wszystkie osoby, które w Polsce w tej chwili mają wskazania do trzeciej dawki, mają otrzymać szczepionkę Pfizera. Czyli tu już wskazano konkretnie preparat i odstępstwo od tego mogą być tylko spowodowane na przykład jakimś ciężkim niepożądanym odczynem po szczepionce Pfizer w przeszłości. Czyli wszyscy ci, którzy mają wskazania do podania w tej chwili trzeciej dawki lub po Johnsonie drugiej dawki, otrzymują szczepionkę Pfizera. Natomiast gdyby była sytuacja indywidualnych przeciwwskazań, wówczas już lekarz wtedy decyduje. Ma możliwość dobrać inny preparat. Dobrze. Jeszcze pytanie o takie sformułowanie, którego pan użył kilkakrotnie podczas naszej rozmowy, czyli wygasa odporność poszczepienna. Skąd mam wiedzieć, czy nam wygasa odporność poszczepienna? No cóż, mamy dwa sposoby. Jeden sposób dowiedzenia się indywidualny to jest taki, że każdy z nas może sobie wykonać badanie przeciwciał z krwi. Pobieramy krew z żyły, a następnie wysyłamy do laboratorium i otrzymujemy wynik w postaci konkretnej cyfry, czyli ile tych przeciwciał jest, czy 200, czy 500, czy 1000 jednostek. Jeżeli poziom przeciwciał przekracza 10-krotność tego najniższego wykrywanego przez test poziomu, oznacza to, że jesteśmy bezpieczni. Natomiast poniżej tego poziomu pojawiają się już zachorowania przełamujące odporność. Natomiast drugi sposób to jest oparcie się na badaniach naukowych. I na takich badaniach naukowych oparł się rząd, proponując trzecią dawkę wszystkim osobom powyżej 50 roku życia. Czyli tu już nie ma wskazań, nie ma potrzeby wykonywania indywidualnych badań, tylko po prostu przystępujemy do szczepienia 6 miesięcy po drugiej dawce. Czyli badania indywidualne. Jeżeli ktoś raczej z Państwa młodszych, chce się przekonać, czy ma odporność, powinien po prostu wykonać sobie ten test. No dobrze, panie doktorze, i bardzo krótko na koniec. Czy pan jest zwolennikiem takich decyzji, jak podjął jeden z restauratorów w Warszawie, że otwiera swój biznes tylko dla osób z certyfikatem covidowym lub ze świeżo zrobionym testem? Uważam, że to jest
bardzo ważny i słuszny kierunek, natomiast obawiam się, że on nie może być realizowany oddolnie. Ja rozumiem tego przedsiębiorcę, rozumiem jego motywację i je bardzo wspieram, natomiast uważam, że to jest działanie, które naraża jego biznes na agresję, dlatego że będzie to pojęte jako jakaś segregacja czy dyskryminacja. Gdybyśmy mieli takie rozwiązania na poziomie rządowym, to wówczas wszyscy stosowalibyśmy tę samą zasadę i nie byłoby wątpliwości, że jest to linia, którą popiera również nauka i władza. Natomiast takie indywidualne działania, one chronią daną placówkę, natomiast mogą być przedmiotem ataku. No właśnie, powtórzę jeszcze, bo pan nie słyszał. Rząd, tylko naprawdę mam sekundkę, rząd tego raczej nie zrobi, bo pojawiają się informacje o lockdownie, a nie o właśnie takich zaleceniach, więc chyba marne szanse na takie rozwiązanie. Ubolewam nad tym, ponieważ tego rodzaju podejście dałoby nam wielką motywację do szczepień i do badań przesiewowych, a brak takich regulacji daje społeczeństwu znak, że pandemia nie jest groźna. To jest bardzo zły, bardzo fałszywy znak, niestety. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Paweł Grzesiowski, dużo zdrowia, siły panu życzę. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Spokojnego dnia. I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Kończymy ten tydzień. Zapraszamy Państwa na poniedziałek na godzinę 8.57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko Państwu i życzymy spokojnego, dobrego, słonecznego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Na granicy z Białorusią zmarł kolejny imigrant. To obywatel Iraku, od tego zaczynamy. Po śmierci 25-latka we wrocławskiej izbie wytrzeźwień kolejny policjant wyrzucony ze służby. Na konsekwencje czekają pozostali funkcjonariusze. Wejdą na ulicę w obronie środowiska. Na całym świecie rusza strajk klimatyczny. Szczegóły na koniec. Na początek kolejna niepokojąca informacja ze wschodu kraju. Na granicy z Białorusią zmarł imigrant. Jak informuje Straż Graniczna, w nocy zatrzymano grupę obywateli Iraku. W pewnym momencie rozpoczęła się reanimacja jednego z nich. Mimo to mężczyzna zmarł, prawdopodobnie na zawał serca. Innego Irakijczyka przewieziono do szpitala. Miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Kolejny policjant z Wrocławia zwolniony ze służby to po interwencji w lipcu, po której w izbie wytrzeźwień zmarł 25-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał być bity, duszony, użyto wobec niego również pałki i gazu. We Wrocławiu jest Miłosz Wałkowiecki. Miłoszu, to jeszcze, co jeszcze wiemy w tej sprawie? Wiadomo, że to kolejny już zwolniony funkcjonariusz po tragicznej interwencji z 30 lipca. W przypadku dwóch biorących udział w zdarzeniu policjantów procedura już się zakończyła. W sprawie trzeciego nadal trwa. W jego przypadku powodem był brak reakcji na niezgodne z przepisami użycie środków przymusu bezpośredniego przez innych policjantów. Postępowanie dyscyplinarne dotyczy łącznie 5 funkcjonariuszy, 2 już jest zwolnionych. W przypadku 3 trwa postępowanie, 2 pozostałych pozostaje zawieszonych. Niezależnie od decyzji komendanta wojewódzkiej policji we Wrocławiu, śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci prowadzi prokuratura okręgowa w Świdnicy. Oszuści próbują nas wysłać na kwarantannę. Teraz u nas ostrzeżenie przed niebezpiecznymi SMS-ami. Te zawierają link do oprogramowania, które może wyłudzić nasze dane. Z tym tematem Marcin Procki. Marcinie, powiedz, jak wygląda taka wiadomość? No, zaczyna się od poważnego stwierdzenia. Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Pojawia się też zdanie, więcej informacji na stronie. No i tu mamy link, a pod nim wcale nie ma żadnej rządowej strony. Jest za to opcja pobrania niewielkiej aplikacji. Uwaga, ta jest złośliwa. Po instalacji atakuje za pomocą smartfona nasz rachunek bankowy i czyści go z pieniędzy. A w takim razie co zrobić, jeśli otrzymamy takiego SMS-a? Najlepiej jest zignorować taką wiadomość. Na atak narażeni są właściciele smartfonów z systemem Android. Samo wejście na stronę nie powoduje jeszcze instalacji wirusa. Jeśli jednak z rozpędu to zrobimy, najlepiej wyłączyć smartfon i szybko skontaktować się z bankiem. Dodajmy, że takie wiadomości są wysyłane na losowe numery telefonów i dziennie wysyłanych jest ich 1000.
Strażak ochotnik ranny podczas usuwania skutków wichury w Warmińsko-Mazurskim pomagał przy powalonym drzewie w miejscowości Studzianka pod Olsztynem. Wiadomo, że ma otwarte złamanie nogi, był przytomny, trafił do szpitala, a po ostatnich wichurach strażacy w całym kraju wyjeżdżali prawie 1,5 tysiąca razy. Wielka mobilizacja młodych ludzi w obronie klimatu właśnie zaczynają swoje akcje na całym świecie. W Berlinie pojawi się najbardziej znana młodzieżowa aktywistka Greta Thunberg, a dołączyć może każdy chętny, mówi Wiktoria Adamus z młodzieżowego strajku klimatycznego w Nowym Sączu. Właśnie nawołujemy szczególnie w tegorocznym strajku do solidaryzowania się, do solidaryzowania każdej grupy społecznej. Chcemy, żeby przyszli starsi ludzie. Wydaje nam się, że są pomijani, szczególnie w informacjach na temat kryzysu klimatycznego i chcemy ich w to włączyć. W Warszawie marsz ruszy o 11:00. Jego uczestnicy przejdą z Placu Teatralnego obok Pałacu Prezydenckiego przed Stołeczny Ratusz. Akcje odbywają się również w Łodzi, Rzeszowie, Katowicach, Poznaniu czy Trójmieście.